Witam. Dzisiaj ponownie zajmiemy się kokosem. Trzeba go szybko zjeść, bo już się robi miejscami brązowy. Do tego potrzebujemy nóż, jakąś kartkę oraz kokosa. Tak jak poprzednio. Wow. Musimy zrobić dziurkę. Ale nie możemy wyjąć noża. Nóż wchodzi dość gładko, ale za to nie chce wyjść. Udało się. Zaraz wam pokażę. Oto nasz piękny kokos. Teraz można sobie spokojnie usiąść i zacząć się delektować koktajlem. Na zdrowie. Zaraz otworzymy jeszcze kokos i zobaczymy, co ma w środku. Że pokażę go wam dopiero otwartego, bo to naprawdę jeszcze chwilę potrwa. Tak właśnie wygląda nasz kokos w środku. A jak smakują? Zupełnie inaczej niż jest znany z wiórków kokosowych. Ten tutaj ma postać bardziej galaretki, ale ma smak kokosu. Nie jest zły. Witam. Dzisiaj ponownie zajmiemy się kokosem.
Trzeba go szybko zjeść, bo już się robi miejscami brązowy. Do tego potrzebujemy nóż, jakąś kartkę oraz kokosa. Tak jak poprzednio. Wow. Musimy zrobić dziurkę. Ale nie możemy wyjąć noża. Nóż wchodzi dość gładko, ale za to nie chce wyjść. Udało się. Zaraz wam pokażę. Oto nasz piękny kokos. Teraz można sobie spokojnie usiąść i zacząć się delektować koktajlem. Na zdrowie. Zaraz otworzymy jeszcze kokos i zobaczymy, co ma w środku. Że pokażę go wam dopiero otwartego, bo to naprawdę jeszcze chwilę potrwa. Tak właśnie wygląda nasz kokos w środku. A jak smakują? Zupełnie inaczej niż jest znany z wiórków kokosowych. Ten tutaj ma postać bardziej galaretki, ale ma smak kokosu. Nie jest zły.